Szczęść Boże, Maria Kupczyk. Witam Państwa i zapraszam na poranne wydanie informacji dnia. Pierwsza inwestycja w ramach programu budowy 100 obwodnic jest już gotowa. Wczoraj na miejsce udali się premier i minister infrastruktury. Smolajny w województwie warmińsko-mazurskim zostały wytypowane do rządowego programu 100 obwodnic. Realizacje inwestycji doczekały się najszybciej ze wszystkich. Niemal dwukilometrowy odcinek w ciągu drogi krajowej nr 51 został udostępniony kierowcom na 2 miesiące przed terminem kontraktowym. Premier Mateusz Morawiecki, który przebywał wczoraj na miejscu inwestycji, określił program budowy 100 obwodnic mapą postępu. To jest mapa postępu. Bo widzimy wyraźnie, jak w ślad za nowymi drogami przychodzą do kolejnych powiatów, kolejnych gmin nowi przedsiębiorcy, biznes. Program 100 obwodnic przewiduje rozbudowę sieci dróg krajowych o łączną długość około 830 km. Te 100 obwodnic wszystkie są w realizacji. Do końca tej dekady 100 obwodnic będzie faktem. 15 w bezpośredniej realizacji. W przygotowaniu pozostałe obwodnice z programu. Obwodnica Smolajn kosztowała 35 milionów złotych, z czego 26 milionów to koszt prac budowlanych. Inwestycja sprzyja gospodarce, mówił premier Mateusz Morawiecki. Inwestycje to sianie ziarna pod przyszły wzrost gospodarczy. Bo właśnie obwodnice wyciągają ruch poza miasto, ale jednocześnie czynią to miasto, miejscowość, powiat, gminę bardziej atrakcyjną. W tym wypadku poprzez słowo atrakcyjne szef rządu rozumie nowe miejsca pracy, czystsze powietrze i bezpieczeństwo mieszkańców. Premier podkreślał, że państwo musi być aktywne, a poprzez swoje działania tworzyć warunki do rozwoju przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego. A teraz ostra wymiana zdań między premierem i przewodniczącym Platformy. Gdy Donald Tusk mówi o oczyszczeniu Polski z brudu, mając na myśli obecny rząd, premier przypomina mu hasła o rtęci i wytyka nieprawdę. Do tego szef rządu sięga po nagranie, jakie pojawiło się w internecie, na którym słychać, że Tuska przeraża powrót do Sejmu. Odra podniosła temperaturę politycznego sporu. Stała się tematem, po który najchętniej sięgają dziś politycy opozycji. Oni by chcieli, żeby jakieś wydarzenie doprowadziło już do natychmiastowego upadku rządu. Dziś ten rząd nie upadł, choć scenariusz, gdy tego rządu już nie będzie, chętnie kreśli przewodniczący Platformy. Trzeba Polskę oczyścić z tego brudu. To słowa z wczorajszego pobytu Donalda Tuska w Krośnie-Odrzańskim. Słowa, które wprost odnoszą się do rządu, ale i odnoszą się do Odry. W tej sprawie właśnie przewodniczący Platformy formułował długą listę zarzutów. Oni zatruli tę rzekę. Może dlatego, że z ich punktu widzenia rzeka to jest raczej kanał ściekowy, do którego wygodnie wylać to, co powinno być oczyszczone. I tu pojawia się pytanie o słuszność tych oskarżeń. Takie przestrzelenie to jest w ogóle charakterystyczne dla działań opozycji. Profesor Arkadiusz Jabłoński mówi, że rząd nie ma ostatnio szczęśliwej pasy, a w okresie wakacyjnym wiele instytucji działa na pół gwizdka. Socjolog tłumaczy, że PiS było zaskoczone problemem, ale opozycja nie potrafiła dobrze na tym skorzystać. Tworzyła takie wrażenie, czy też próbowała wytworzyć raczej odruch i jakieś tam paniki, zwłaszcza wśród ludzi mieszkających nad Odrą i jakiegoś takiego daleko idącej histerii. Dla przykładu powielane były nieprawdziwe informacje o rtęci, co pozwoliło politykom rządu z defensywy przejść do ofensywy. Odra jest tak skażona chemikaliami i tak skażona rtęcią, jak Donald Tusk skażony prawdomównością. Czyli w ogóle. A o to, by w mediach głośniej niż o Odrze było o Tusku, postarał się sam przewodniczący PO. Te słowa miały zostać nagrane chwilę przed jego wejściem na antenę TVN24. I tutaj polityk mówił o kandydowaniu do Sejmu. To jest tak upiorna myśl, że ja będę tam z powrotem siedział. Premier skorzystał z okazji i postanowił odpowiedzieć. Pan Donald Tusk z taką pogardą, ze wstrętem odniósł się do pracy dla Polaków. Do pracy parlamentarzysty pracy w Sejmie. Ten czarny sen o kandydowaniu, jeśli się spełni, to czeka przewodniczącego Platformy jesienią przyszłego roku. Wtedy planowane są wybory parlamentarne. Polska Grupa Górnicza podnosi ceny węgla w swoim sklepie internetowym, wciąż jednak przyciąga ogromne zainteresowanie klientów.
Tylko w ostatnią środę po opał do Polskiej Grupy Górniczej zgłosiło się 13 tysięcy odbiorców. Zakupili oni 70 tysięcy ton węgla, to rekord. Wcześniej spółka nie notowała takich liczb. Chętnych do niej przyciąga po pierwsze dostępność surowca, a po drugie ceny. Kilkukrotnie niższe niż w innych, u innych oferentów. Polska Grupa Górnicza mówi o ujednoliceniu cen, uzasadnia to wzrostem kosztów produkcji. Przypomina, że droższa jest stal i energia, co podnosi koszty w skali roku liczone w miliardach złotych. Do tego właśnie PGG jest zobowiązana do zwiększenia wydobycia. To z kolei wiąże się z inwestycjami i kolejnym miliardem, który skądś trzeba wziąć. To wszystko zaważyło na zmianie cennika. Mówiąc wprost, jest drożej. Od 16 sierpnia ta cena średnia wynosi około 1200 zł. Czyli to jest około 20% więcej niż do tej pory. To jednak cena, która na pewno nie odstraszy klientów. W innych miejscach ceny węgla są ponad dwukrotnie wyższe i sięgają nawet 4000 za tonę. W PGG nie ma decyzji, by była kolejna podwyżka. Jest za to próba rozbudowy sklepu internetowego i dla przykładu dodanie produktu do koszyka gwarantuje jego dostępność i możliwość zakończenia transakcji później. Od początku tego roku w PGG ponad 750 tysięcy ton węgla kupiło 180 tysięcy klientów. Rosja kolejny raz planuje wyłączenie gazociągu Nord Stream 1. W Niemczech pojawiają się pomysły, by uruchomić drugą nitkę gazociągu północnego, na czym suchej nitki nie zostawił prezydent Wołodymyr Zełenski. Niemcy chcą napełnić swoje magazyny gazu przed zimą w 95%. Ma się to stać do 1 listopada. To jednak cel, który w rozmowie z portalem Berliner Zeitung szef Federalnej Agencji do Spraw Sieci określił jako trudny do osiągnięcia. Prognozuje też, że przed Berlinem co najmniej dwie trudne zimy. W napełnianiu magazynów już teraz Niemcom próbuje przeszkodzić Rosja. Tages Spiegel zapowiada, że od 31 sierpnia do 2 września całkowicie wyłączony ma zostać gazociąg Nord Stream. Gazprom jako oficjalny powód podaje prace konserwacyjne, ale nikt nie ma wątpliwości, że to kolejna odsłona gazowego szantażu. Im dłużej państwo terrorystyczne pozostaje na europejskim i światowym rynku energii, tym dłużej utrzymuje się brak stabilności na tym rynku. A w Niemczech są politycy gotowi do tego, by w myśl własnego interesu na nowo szukać porozumienia z Rosją i już nie w SPD, która zrobiła wiele, by w sprawie Ukrainy być postrzeganą jako hamulcowy w polityce niemieckiej, ale także w FDP, partii współrządzącej krajem. Szerokim echem odbiły się słowa wiceprzewodniczącego ugrupowania. Powiem to wyraźnie, powinniśmy jak najszybciej otworzyć Nord Stream 2, aby zapełnić nasze magazyny gazu na zimę. W myśl tego scenariusza po napełnieniu magazynów Nord Stream 2 miałoby zostać zamknięte. Wiceprzewodniczący FDP usprawiedliwia takie działania ratowaniem niemieckiego przemysłu i próbą zapewnienia ciepła na zimę. W Kijowie te słowa zostały odebrane jako, i tu cytat, uzależnienie. To przypomina uzależnienie od narkotyków, gdy człowiek mówi tylko ten jeden ostatni raz, nie zdając sobie sprawy z tragicznych konsekwencji każdego ostatniego razu. Uzależnienie od gazu z Rosji zabija. Prezydent Wołodymyr Zełenski na propozycji płynącej z Niemiec nie zostawia suchej nitki. Słyszymy absurdalne stwierdzenia, że można coś zrekompensować rurociągiem Nord Stream 2. Rurociągi są potrzebne Rosji tylko do dostarczania problemów w Europie, a nie do pomagania nikomu w zdobyciu gazu. Ukraiński przywódca podkreślił, że tylko uniezależnienie się pełne od rosyjskiego gazu pozwoli Europejczykom ze spokojem czekać na każdą kolejną zimę. Niemcy szukają nowych kontraktów, jednak według mediów już teraz porażką zakończyły się negocjacje z Katarem. Gaz z tego kraju ma popłynąć do Włoch. Cały czas niespokojnie w okolicach Zaporowskiej Elektrowni Atomowej. Tymczasem Pentagon ogłosił przekazanie Ukrainie kolejnego sprzętu wojskowego. Jego wartość to 775 milionów dolarów. Ukraina z niepokojem spogląda w kierunku elektrowni atomowej w Zaporożu. Chce zrobić wszystko, by nie powtórzył się scenariusz Czarnobyla. Ukraińscy dyplomaci, nasi partnerzy, przedstawiciele ONZ i Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej opracowują szczegóły misji, która ma trafić do Zaporowskiej Elektrowni Atomowej. Od tej misji może rozpocząć się powrót kompleksowego bezpieczeństwa elektrowni. Jak poinformował rządowy ukraiński portal Centrum Narodowego Sprzeciwu, ukraiński ruch oporu w okupowanym Melitopolu na południu kraju uniemożliwił przyłączenie Zaporowskiej Elektrowni Atomowej do rosyjskiej sieci przesyłowej.
po wybuchu, do którego doszło w środę, okupanci zablokowali wyjazd z Melitopola w kierunku południowym i wzmocnili kontrolę na posterunkach drogowych. Tymczasem wczoraj Stany Zjednoczone ogłosiły, że przekażą Ukrainie kolejną broń. Odwaga i siła ukraińskiego wojska i jego mieszkańców są niezwykłe, a Stany Zjednoczone będą nadal zapewniać Ukrainie dodatkowe systemy i zdolności, aby przynieść maksymalne korzyści na polu bitwy i wzmocnić pozycję Ukrainy przy stole negocjacyjnym. 19. transza uzbrojenia zawierać ma amunicję do systemów artyleryjskich HIMARS, rakiety przeciwradarowe HARM, 16 holowanych haubic wraz z amunicją, a także kolejnych 1000 javelinów. USA wyślą dodatkowo również sprzęt do usuwania min oraz 15 dronów rozpoznawczych, które mają pomóc w namierzaniu celów dla ukraińskiej artylerii. Wartość pakietu to $755 milionów. Przechodzimy do tak zwanej afery Cum-Ex, w tle której pojawia się nazwisko obecnego kanclerza Niemiec Olafa Scholza. Polityk składał wyjaśnienia przed komisją śledczą. Komisja Parlamentu Kraju Związkowego Hamburga bada szczegóły afery podatkowej Cum-Ex. W charakterze świadka wezwany został kanclerz Olaf Scholz, którego media łączyły z aferą. Scholz wcześniej pełnił urząd burmistrza Hamburga. Polityk odpierał zarzuty, twierdząc, że ze sprawą nie miał nic wspólnego, ale w jego niewinność nie wierzy m.in. przedstawiciel opozycyjnej partii CDU. Myślę, że w ostatecznym rozrachunku poznamy prawdę. Już teraz widzimy, że wiele wątków zostało w tej sprawie usuniętych, ukrytych lub próbowano je ukryć. To są rzeczy, których się nie robi, jeśli nie ma się nic do ukrycia. Przed parlamentem w czasie przesłuchania niemieckiego kanclerza zebrała się grupa osób, domagając się wyjaśnienia sprawy i ewentualnego udziału w niej Olafa Scholza. Obawiam się, że będzie on nadal próbował ukrywać się za lukami w swojej pamięci, dlatego stoimy tutaj i domagamy się od niego przejrzystości i wyjaśnień. Taka powinna być rola polityka, w końcu w tych transakcjach obrabowano obywateli. Afera nie pomaga i tak tracącemu zaufanie społeczne Scholzowi. Sondaże kanclerza pikują w dół, ocenia ekspert do spraw bezpieczeństwa Adam Krampichowski. Niemcy nie są gotowi na takiego kanclerza. SPD jest uwikłana właśnie w te różne afery, co nie wpływa na podniesienie jakości rządzących. Dodatkowo należy wspomnieć, że obecna polityka dotycząca wojny na Ukrainie przez Federację Rosyjską i współpraca z Federacją Rosyjską rządu niemieckiego też jest negatywna w ocenie Niemców. Informacje, jakie przekazały niemieckie media, wskazują m.in., że od początku czerwca Scholz milczy w sprawie dostarczenia Ukrainie większej ilości broni ciężkiej. W tym czasie wielokrotnie zwracali się do niego ukraińscy dyplomaci. I na teraz to wszystko. Dobrego dnia Państwu życzę. Z Panem Bogiem.